1 kwietnia 2020 roku, ten aprilisowy dzień, Piotr Sikłania z tej strony, witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. A my sobie tak, no bez żartów jakichś specjalnych, z perspektywy euro, z perspektywy wyższych horyzontów czasowych, z perspektywy drugiego kwartału spojrzymy. Zaczynamy od wykresu miesięcznego. Tu generalnie rzecz biorąc to, co dla mnie jest najistotniejsze, tak jak ja to widzę, mam nadzieję, że jakby dużo się tutaj nie pomylę. W każdym bądź razie wydaje mi się, że te fajerwerki związane z górą na euro-dolarze, z którymi mieliśmy do czynienia w momencie, kiedy Fed podejmował decyzję odnośnie obniżania stóp procentowych, ten spike do góry, który wyrzucał stop lossy związane z otwarciem roku, który wyrzucał również stop lossy związane z wyższymi poziomami. Okej? To było prawdopodobnie, można sobie to wytłumaczyć kwestią szukania przez rynek płynności. Po tym jak kurz opadł, coś na wzór doji i od początku kwietnia mamy próbę kontynuacji do spodu. I prawda jest taka, że wydaje mi się, iż z dużymi szansami jesteśmy, ja o tym cały czas mówię, jakby cały czas podtrzymuję, z dużymi szansami na przetestowanie ostatnich dołków, żeby ten over-under z miesięcznego tutaj ewentualnie domknąć. Już pokazuję, o co chodzi. Generalnie rzecz biorąc mówimy o okolicach 5,50, tak to mogłoby wyglądać. Oczywiście możemy tutaj próbować zwracać uwagę na minima z lutego, które zostały wybite w zeszłym miesiącu i mogą tworzyć podstawę pod to, żebyśmy ewentualnie tutaj próbowali robić dolny swing, okej? Natomiast wydaje mi się również, że dopóki jesteśmy pod dwoma istotnymi poziomami, dopóki jesteśmy pod otwarciem roku numer 1 i numer 2, dopóki jesteśmy pod tymi marcowymi maksami, bo to też może wyglądać jak świeca wysokiej fali, wtedy ta strona, która została uderzona pierwsza, jest traktowana jako miejsce propodażowe lub propopytowe. W tym wypadku to uderzenie było najpierw, jeśli ja się nie mylę, było, zaraz będzie widoczne, najpierw w górę było, tak? Także to jest ta kwestia tej ewentualnej podaży między otwarciem roku a marcowymi maksami. No i z otwarciem w kierunku 1.0550. I o tym mówię już od dłuższego czasu z perspektywy średniego terminu i tak też pod tego Edka z perspektywy średniego terminu próbuję podchodzić. Jak to wygląda z perspektywy niższego tego horyzontu czasowego? Mieliśmy kwestie, o których mówiliśmy, zwłaszcza w piątek ostatni, kiedy to było T+2, z perspektywy chcących domknąć biznes na koniec kwartału, rozliczenie, zamknięcie transakcji w piątek gwarantowało rozliczenie w pierwszym kwartale. No i teraz mamy nic innego jak kwestie kontynuacji, jeśli chodzi o spadek. Tak, miałem rację, że najpierw było uderzenie do góry. W związku z czym, owszem, jest szansa, że w związku z tą kombinacją cofnięcie, mocny wzrost, czyli wybicie podaży, tak, że teraz to jest kwestia potencjalnego popytu, który został wybity, bardzo szybko zanegowany w zeszłym tygodniu, w związku z czym ewentualny over-under mógłby być brany pod uwagę. Ja myślę jednak, że było to związane z 50% tej potencjalnej konsolidacji, o której sobie już jakiś czas temu rozwiązywaliśmy. Podbicie nie było znaczące i kwestia kontynuacji ewentualnie do spodu w kierunku 5,50. Jeśli widzieliście poniedziałkowe nagranie, to z perspektywy intraday tam były 3, po naszym spotkaniu, później kiedy robiłem uaktualnienie, tam były 3 zlecenia, tylko jedno niestety weszło, częściowo zrealizowane. Na ten moment poziomy związane z otwarciem miesiąca i otwarciem tygodnia, tak? Czyli za chwilę wrócimy sobie na sekundę na wykres miesięczny. Tu będziemy musieli sobie to zrobić w ten sposób, ale zrobimy to ciągłą tym razem linią. Trochę nie tak jak być powinno, ale no cóż, jeśli nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. I otwarcie tygodnia niebieską linią, tak? Gra. I to są te miejsca, które będą miały w tym tygodniu według mnie z perspektywy euro-dolara duże znaczenie, czyli ponownie retest jednego z tych dwóch poziomów mógłby zachęcać do ewentualnie podejścia z perspektywy średniego pod krótkie pozycje. Jak to wygląda, jeśli chodzi o
euro-dolara z perspektywy wykresu dziennego. No tutaj o tym mówiliśmy od razu w poniedziałek podczas Live Trading Roomu i jakby generalnie rzecz biorąc wejście przede wszystkim w piątek w strefę podażową, od poniedziałku spadamy i teraz to, co jest istotne, to była, jeśli pamiętacie, weekendowe ostatnie wideo na temat takiej mocnej świecy, to te doły z tej świecy, bo taką mieliśmy w piątek, zostały wybite, a dziś już jest kontynuacja. W momencie, kiedy dojdzie do zamknięcia pod tymi poziomami, jeśli dzisiaj zamkniemy się pod tymi poziomami, to jakby podaż z perspektywy krótszego horyzontu czasowego, no zejdzie trochę niżej, bo będzie między dolnym cieniem a otwarciem piątkowym, tak? Czyli troszkę pod miesięcznym otwarciem i tak na to będzie trzeba spoglądać. A w dalszym ciągu jestem, to powtarzam cały czas, w dalszym ciągu jestem prodolarowy i widzę możliwości na osiągnięcie niższych poziomów na ETK-u, chociażby tego typu 1 do 1 tutaj sprowadzi nas idealnie do poziomów, o których przed chwilą wspomniałem. Jeśli jednak ktoś myśli, że sytuacja na ETK-u będzie wyglądała znacznie inaczej i chciałby spróbować skontrować dolara, okay, no to wydaje mi się, że w chwili obecnej właśnie kwestia tego możliwego over-under, wybitych górnych cieni, to jest miejsce, w którym ewentualnie jest szansa, że jakiś popyt tutaj w okolicach 1.08 będzie miał szansę chociaż na chwilę się uaktywnić, chociażby po to tylko, żeby przetestować te dolne cienie. Generalnie rzecz biorąc, dalej w mojej opinii mamy szansę zobaczyć niższe poziomy, ale tak jak mówię, warto znać drugą stronę, wiemy gdzie ewentualnie byki mogą zaatakować. Oczywiście wyjście i zamknięcie powyżej poziomu związanych z otwarciem roku, związanych z tą podażą, okay, będzie miało szansę zmienić w krótkim terminie sytuację na rynku. Otworzymy sobie te maksy później oczywiście, ale samo wyjście i zamknięcie powyżej otwarcia roku już będzie miało szansę mieć wpływ na byki na euro. Tyle ode mnie. Pamiętajcie o zwiększonej zmienności, pamiętajcie o ewentualnie niższej ekspozycji, nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego i to nie był prymaaprylisowy żart. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.